Biblioteka Publiczna w Gołdapi serdecznie zaprasza na wykład online z profesor doktor habilitowaną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aliną Naruszewicz-Duchnińską na temat media i hejt, skąd się bierze i jak z nim walczyć. Działanie zostało dofinansowane ze środków gminy Gołdap. Zapraszam na wykład. Bardzo, bardzo dziękuję Bibliotece w Gołdapi za zaproszenie i możliwość spotkania z Państwem online'owego. Pozwolę sobie uruchomić już prezentację i byłabym wdzięczna za potwierdzenie, czy wszystko jest w porządku. Bardzo dziękuję. Tak jak Pani wspomniała, chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o mediach i hejcie, które czasem są uznawane za nierozłączną parę i chciałabym, żebyśmy wspólnie się zastanowili, czy na pewno tak jest. Skąd się bierze i jak z nim walczyć, czyli jak Państwo mogą się domyślić, chciałabym opowiedzieć o przyczynach hejtu i zalecanych sposobach radzenia sobie z nim. Czasami mówi się, ale jest to już trochę archaiczne stwierdzenie, że internet jest światem, który nie jest światem rzeczywistym, jest światem wirtualnym. Jak Państwo widzą na tej ilustracji, jest to również coś bardzo urodziwego pod względem wizualnym, bo to zdjęcie przedstawia coś, co możemy określić jako galaktykę internetu, czyli wizualizację połączeń, które oplatają teraz cały świat i pozwalają nam z całym światem się komunikować. Ta sieć jest coraz rozleglejsza i coraz bardziej skomplikowana, chociaż w początkach była dość prosta i służąca zupełnie innym celom niż obecnie. W początkach internetu był to system o zastosowaniu militarnym, którego celem było zapobieganie niemożliwości wymiany informacji w przypadku, gdyby doszło do zimnej wojny, która w czasie, kiedy kształtował się internet, była zjawiskiem dość prawdopodobnym. Szczęśliwie udało się uniknąć globalnego konfliktu zbrojnego, ale jedną z pozostałości po tej sytuacji, która wpływa na nasz współczesny świat, na to, jak wygląda nasze życie, jest właśnie sieć internet. Najpierw od wojskowych przejęli ją naukowcy, potem zaczęto dostrzegać komercyjny potencjał internetu, że jest to coś, co pozwala zarabiać. Potem okazało się, że nie wszystkie prognozy na temat tego, jakież to ogromne miliardy każdy, kto będzie próbował prowadzić swoją działalność zarobkową za pośrednictwem internetu, będzie mógł pozyskać. No, okazały się w przypadku większości osób dość zawodne, ale nie wszystkich, o czym za chwilę. I tak jak w każdym nowym środowisku komunikacyjnym i w każdym nowym medium, na początku, tak jak na Dzikim Zachodzie, zasady były takie, jakie ustalały najsilniejsze jednostki. I w przypadku internetu były to również osoby, które byśmy określili współcześnie mianem hakerów. Z tym, że sama definicja hakera zmieniła się też przez lata. I kiedyś był to taki właśnie internetowy nie przestępca, ale też ktoś niejednoznacznie wypowiadający się po stronie prawa, stanowiący prawo i trochę też nad nim stojący. Tutaj chciałam Państwu pokazać zdjęcie wykonane z góry. Widnieje na nim parking jednej z większych światowych firm, jednej z tych, którym przypisuje się, że jest to korporacja, która wyznacza współcześnie kształt naszego świata. Jest to korporacja, która jest właścicielem dwóch ogromnych serwisów społecznościowych, czyli Facebooka i Instagrama, ponieważ to są ci sami właściciele, tak samo jak
Właściciele wyszukiwarki Google również są właścicielami innego ogromnego serwisu społecznościowego, o którym rzadko myślimy w tych kategoriach, że właśnie serwisem społecznościowym jest, czyli YouTube. I widać na zdjęciu parkingu firmy Marka Zuckerberga, Facebooka, że ideały hakerskie gdzieś tam wśród pionierów internetu wciąż żyją. Jednakowoż nie dało się funkcjonować w środowisku pozbawionym zasad. I takie zasady częściowo zostały przeniesione z tego, co obowiązuje w relacjach bezpośrednich, czyli tak zwanej etykiety albo savoir vivre, też stworzył się zbiór zasad niejako oddolnie. Internauci ustalali, co sprawdza się dobrze w relacjach, a co jest kłopotliwe, i na tej podstawie opracowywano różne etykiety, czyli internetowe savoir vivre. Oprócz tego obowiązują, jak każdy z Państwa wie, kto korzystał z jakiegokolwiek serwisu internetowego, to w większości wiąże się to z deklaracją, że został przeczytany regulamin. I tu chciałbym Państwu poradzić, żebyście jednak znaleźli czas, żeby te regulaminy przeczytać, ponieważ inaczej można się zdziwić, kiedy na przykład okaże się, że Państwa prywatne zdjęcia zostały wykorzystane przez serwis społecznościowy w jego celach promocyjnych, ponieważ zastrzegł sobie takie prawo w regulaminie, że wszystko, co zostanie zamieszczone na jego łamach, do niego należy. Więc regulaminy warto czytać i warto ich przestrzegać, podobnie jak warto przestrzegać też zasad prawa, które również, o czym będę mówić pod koniec mojego wystąpienia, odnoszą się także do hejtu. I co się dzieje, kiedy ktoś postanawia, że on jest ponad tymi wszystkimi zasadami i będzie je naruszał celowo, czyli intencjonalnie? Zwykle okazuje się, że gdzieś ginie rzeczowość kontaktu i przede wszystkim rządzą emocje. I to nie są emocje pozytywne, ale nie jest to też tylko nienawiść, bo kiedy spojrzymy na hejt całościowo, to okazuje się, że tam jest dużo więcej. Jest i pogarda, jest i smutek, jest może też nuda potencjalnych hejterów, więc tych emocji negatywnych jest o wiele więcej niż tylko nienawiść. I teraz, kiedy zastanawiamy się i nie mamy pewności, czy mamy do czynienia z hejtem, czy z konstruktywną opinią, no to sprawdzian jest bardzo prosty. To znaczy, jeśli nawet niemiły komunikat jest nacechowany merytorycznie i zawiera konkrety, to możemy uznać, że jest to opinia. Ale jeśli nie ma tam żadnej rzeczowości, tylko na przykład steki inwektyw, no to wtedy mamy do czynienia z hejtem. Więc opinię odróżnia to, że ona ma charakter rzeczowy. I nie każda krytyka, właściwie inaczej, każda krytyka jest zwykle czymś nieprzyjemnym dla kogoś, kto jej doświadcza, ale dobra krytyka potrafi sprawić, że możemy się poprawić, albo możemy poprawić nasze działania, czy jeśli coś sprzedajemy, no to możemy udoskonalić nasz produkt, więc ona czemuś służy, jest pożyteczna. Hejt pożyteczności żadnej za sobą nie niesie. I możemy go uznać tak, jak wszyscy używamy pewnych modeli komunikacyjnych. Każdy z nas ma określony sposób komunikowania, ale jeśli chodzi o internet, to możemy również też wyróżnić takie ogólne strategie zachowania, że jeśli ktoś na przykład chce budować swoją markę w internecie, to musi być aktywny na portalach społecznościowych. I to jest taka strategia budowania wizerunku. No to w przypadku hejtu możemy mówić o tym, że to jest antystrategia, czyli coś, co jest zamierzone, ale zdecydowanie w złych celach i przynosi złe skutki. I to jest jeden ze starszych przykładów, kiedy jeszcze Justin Bieber, do tej pory lubiany, ale w
na tym etapie uwielbiany powszechnie przez nastolatki, był na tyle znaczącą osobą w życiu nieletnich dziewcząt, że wiele były skłonne zrobić w imię sympatii do swojego idola. I jeden z internetowych oszustów podał się za Justina Biebera, opracował sobie widoczny tutaj hashtag, czyli łysa dla Biebera, i wrzucił do internetu prośbę o to, żeby dziewczyny, które chcą okazać wsparcie swojemu idolowi, który rzekomo według tego oszusta, tak to przedstawił, był chory na raka, na znak solidarności niech ogolą się na łyso. I okazało się, że dziewczyn, które się na to zdecydowały, były tysiące. No, w wieku nastoletnim utrata fryzury jest czymś kłopotliwym. Więc to jest jeden ze skutków dość niewinnych działań hejterskich, ale nic się nie zmienia. Tak to przykład z ostatnich tygodni z TikToka, kiedy jedna z tamtejszych gwiazd wymyśliła sobie koronawirus challenge i polegało to na tym, że nakręciła sobie filmik, jak widać na obrazku, w dość bliskie relacje wchodzi z akcesorium toaletowym. No i okazało się, że ileś osób to wyzwanie podjęło. Potem wyszło na jaw, że tamten filmik był o tyle sfabrykowany, że CDS w ogóle nie był używany, był wyczyszczany. Była to po prostu konfabulacja służąca temu, żeby pozyskać zainteresowanie obserwatorów TikToka, ale ludzie w to uwierzyli i osób, które zdecydowały się ten koronawirus challenge podjąć, było zdecydowanie zbyt wiele i jak Państwo się domyślają, sławy im to nie przyniosło, a raczej powszechne kpinki. I nie jest tak, że hejter to jest ktoś bardzo wyrafinowany, kto nie wiadomo jakich musi tutaj dokonywać manewrów retorycznych, żeby jego działania cieszyły się zainteresowaniem. W internecie można znaleźć nawet recepty na to, jak hejtować, czyli tak jak na jednej z nich to przedstawiono. Znajdź jakąś popularną i powszechnie akceptowaną opinię, napisz coś rażąco przeciwnego, sformułuj to tak, aby wywołać jak najwięcej kontrowersji, poczekaj cierpliwie na komentarze osób oburzonych, usuń swój komentarz, usiądź wygodnie w fotelu i rozkoszuj się przedstawieniem. I hejter nie jest odbierany jednoznacznie przez internautów, bo głównie kojarzymy go z kimś, komu nic się nie podoba i wprost to wyraża, kimś, kto niezbyt dobrze sobie radzi w życiu i zazdrości innym ludziom, że powodzi im się lepiej, ale przez samych hejterów bywają oni traktowani jako obrońcy wolności słowa, czyli tacy, którzy nie boją się powiedzieć tego, czego osoby bardziej przestrzegające przyjętych zasad by nie zrobiły. Formułuje to również skromnie nazwany dekalog hejtera. Nie wyrażaj opinii innych niż hejty, hejtuj nawet bez powodu, nie miej żadnych świętości ani żadnych granic. Mów to, co inni naprawdę myślą, ale nie mają odwagi powiedzieć głośno. Czyli taki bojownik o prawdę, tak postrzega hejter sam siebie. Można by się było zastanowić, czy rzeczywiście w internecie hejterów jest tak dużo. I okazuje się, że to stereotyp, ponieważ poważne i rozległe badania dotyczące tego, jaką liczbę stanowią komentarze hejterskie wśród innych, wskazują na to, że nie ma ich więcej niż 2,5%. Czyli stosunkowo niewiele jak na stereotypowe postrzeganie, że hejt w internecie dominuje. Dlaczego tak jest? Dlatego, że komentarze pozytywne uznajemy za oczywiste i nie zwracamy na nie szczególnej uwagi. I myślę, że każdy z Państwa może również zapytać siebie samego, czy lepiej pamiętacie te wszystkie miłe słowa, których z pewnością w swoim życiu usłyszeli Państwo bardzo wiele, czy właśnie te niemiłe, które moglibyśmy nazwać mianem hejtu, który ktoś nam kiedyś wygłosił, to myślę, że dość prawdopodobne jest to, że to, co niemiłe, bardziej zapada nam w pamięć właśnie dlatego, że jesteśmy na to uwarunkowani ewolucyjnie.
Nasz mózg postrzega to, co odbiega od normy, a normą również w wypadku internetu jest komunikowanie się pozytywne, jako zagrożenie. I tak jak zdjęć kotków w internecie są miliony, a może nawet i miliardy, i nie ma internetu bez kota, to równie dobrze takie zdjęcie zaraz po obejrzeniu się zapomina, ale kotka w ten sposób przedstawionego, który odbiega właśnie od tego pozytywnego obrazu, prawdopodobnie zapamiętamy na dłużej. I można by się było zastanawiać, czy wcześniej żyło się tak pięknie. No niekoniecznie. Są takie czasami skłonności, żeby żyć takim mitem, że kiedyś było lepiej, podobnie jak na przykład, że młodzież jest coraz gorsza, a wywody na temat tego, że młodzież jest coraz gorsza, można znaleźć już na piramidach egipskich. Więc nie jest to fakt, tylko bardziej takie słowa, które lubi się powtarzać, że kiedyś było lepiej i że kiedyś na pewno nie było hejtu. Jesteśmy jako gatunek skłonni do takich działań. Część naszego mózgu, nie bez powodu, ta najstarsza, w której mieści się również siedziba tych prymitywnych emocji, nazywa się mózgiem gadzi. Więc człowiek jako gatunek ma skłonność do agresji. Zmieniają się tylko narzędzia. I tę wypowiedź, jesteś błaznem, złodziejem, jak i zwykłym oszustem, moglibyśmy spokojnie zaliczyć teraz do kategorii hejtu, a jest ona o wiele starsza, pochodzi jeszcze z czasów starożytnych. Tak, to fragment jednego z zapisów na ścianie miasta Pompeje, które dotknięte zostało katastrofą naturalną. Tak, lawa zalała to miasto, ale z punktu widzenia archeologów jest to o tyle korzystne, że utrwaliła też między innymi to, co się tam działo. Tak, więc choćby pod lawą przetrwały napisy i nie wszystkie one są pochwałą. Tak, jest wiele obelżywych, tak jak te, które przed chwilą przytoczyłem. Jakie są inne przyczyny oprócz wrodzonej naszemu gatunkowi agresji? Zakłada się, że to jest frustracja, której nie można odreagować inaczej, więc ktoś czuje się lepiej, kiedy ktoś inny poczuje się za sprawą jego słów gorzej. W internecie mamy wielu nadawców, wielu ludzi chce zwracać na siebie uwagę, a mniejsza jest liczba osób, które są zainteresowane, żeby występować w roli odbiorców. Więc właśnie hejterzy przez to, że ich komunikaty odróżniają się od reszty, szanse na zwrócenie na siebie uwagi mają większe. Inny powód, dla którego ktoś może podejmować działania hejterskie, no to jest złe pojęcie zabawy, że to jest coś śmiesznego, coś nieprawdziwego i właściwie nic złego się nie dzieje, bo to nie tylko słowa. No, dość to jest osobliwe i zdecydowanie mylne przekonanie na temat tego, co jest zabawne, bo ta zabawa może mieć akurat bardzo destrukcyjne dla innych skutki. Powodem, dla którego ktoś komunikuje się w sposób odbiegający od normy, jest również to, że może inaczej nie potrafić. Jest taka książka, która nazywa się Słownik polszczyzny rzeczywistej. Nie jest to książka zbyt długa. Zawiera dość szczegółowo omówione 5 słów. Wszystkie te słowa to są wulgaryzmy. I autorzy tej książki dowodzą, że nie trzeba bogatego zasobu słownictwa, żeby wyrazić wszystkie treści. Więc być może ktoś jest hejterem, bo nie umie komunikować się inaczej. Nie trzeba również znać się na czymkolwiek, żeby o czymkolwiek się wypowiadać. Można by było takie zachowania też sprowadzić do tego, że ktoś uznaje, że zna się na wszystkim, tak jak eksperci w telewizjach śniadaniowych, którzy są zapraszani do każdego tematu, a no niekoniecznie jest to zgodne z ich doświadczeniem i wiedzą, ale nie jest to też powód, jeśli czegoś nie wiemy, żeby na ten temat się nie wypowiedzieć. Inna, złudna przyczyna hejterstwa to jest poczucie anonimowości. No, nikt nie jest i nie był w internecie anonimowy. Odnalezienie kogoś jest bardzo łatwe i nie wymaga naprawdę wielu zasobów sił. Więc jeśli komuś się wydaje, że jest w internecie anonimowy, no to mogę dodać od razu, że tak mu się tylko wydaje.
Kolejna potencjalna przyczyna hejterstwa to to, że uznajemy, że jeśli nie jesteśmy z kimś w bezpośredniej relacji, to oznacza, jakby to była nieprawdziwa relacja. Czyli można to porównać z tym, że jeśli wymienia się negatywne uwagi na temat jakiegoś naszego znajomego, to przypuszczalnie nie w tym czasie, kiedy on jest z nami w pokoju, tylko kiedy wyjdzie. I można zakładać, że ekran jest taką barierą, że jeśli piszemy albo mówimy coś bardzo negatywnego, to tego kogoś nie dotyczy, bo jego nie ma, więc możemy tak zrobić. Ale to nie jest prawda. To nie mamy do czynienia z awatarami, tak? Mamy do czynienia z żywymi ludźmi. Może nam też się wydawać, że skoro z internetu korzystają miliony, no to jeśli dorzucimy jakiś jeden negatywny komentarz, to nic się nie stanie, ponieważ on będzie tylko jeden. Ale pamiętajmy o tym, że osób, które myślą w ten sposób, no mogą być dziesiątki, setki, tysiące. I spójrzmy na to, co piszemy, nie z naszego punktu, jako tego, kto pisze określone słowa albo je mówi, tylko wczujmy się w rolę naszego odbiorcy. Jak byśmy się sami poczuli, gdybyśmy dostali na przykład taki komentarz na forum, jaki mamy chęć komuś, kto nas zdenerwował, napisać. Inna przyczyna hejtu to to, że medium, którym jest internet, nie wymaga zbytniego zachodu, żeby podzielić się swoimi odczuciami i myślami. Czyli jesteśmy zdenerwowani, bierzemy telefon albo siadamy do laptopa i piszemy natychmiast to, co nam nasze emocje dyktują. Więc chciałabym Państwu też małej porady udzielić, że jeśli macie ochotę coś napisać miotani negatywnymi emocjami, to dajcie sobie czas, prześpijcie się z tą myślą i jeśli rano dalej będziecie mieli ochotę swojej złości dać takie ujście, no to bardzo proszę, ale sugeruję naprawdę, że dobrze, żeby jednak rozsądek przemawiał częściej niż emocje. Kolejny. Wydaje nam się czasami, że życie innych ludzi w internecie i nie tylko jest przecudowne i w związku z tym można się czuć sfrustrowanymi, bo się okazuje, że wszyscy dookoła odnoszą sukcesy, wyjeżdżają na wakacje, nie wiem, kupują sobie cudowne nowe rzeczy, tylko ja nie. To nie jest prawda. Ta rzeczywistość portalów społecznościowych nie zawsze pokrywa się ze światem prawdziwym i dobrze by było też o tym pamiętać. Inny element to jest taka skłonność do oceniania wszystkich i wszystkiego za wszystko. I również nieważne jest, jakie to są cechy, czy są pozytywne, czy negatywne, możemy równie dobrze krytykować kogoś za to, że jest za chudy i może ma anoreksję, jak i za to, że jest za gruby i niewystarczająco dba o swoje ciało, więc pamiętajmy o tym, że wszyscy i wszystko mogą być również za wszystko krytykowani. Kolejny przejaw to jest to, że kiedy korzystamy z pośrednika, tak, tego ekranu, to możemy uznać, że to nie jest prawdziwe. A tak jak już wspomniałam, jest, słowa znaczy. I warto dopasować je też do kontekstu. I tu przykład akurat czarnego humoru, kiedy ktoś stwierdza, że śpiewanie Reni Jusis, kiedyś cię znajdę idąc po cmentarzu ze szpadlem na ramieniu, nie jest najlepszym pomysłem, to jest właśnie przykład złamania zasady dekorum, czyli tego, że o śmierci należy mówić zawsze z szacunkiem. I pytanie, czy istnieje tabu. To wyszło przy okazji śmierci naszego himalaisty Tomasza Mackiewicza, kiedy taka fala hejtu wybuchła, że po raz pierwszy zareagowały wielkie portale. Zaczęły się oficjalne akcje przeciw hejtowi, ale oficjalność oficjalnością, nawet Pudelek, który dość szybko wyłapuje trendy internetowe, oficjalną akcję przeciwko nienawiści wszczął, ale nieoficjalnie mamy na przykład z zeszłego tygodnia Ida Nowakowska ostro krytykowana za szybki powrót do pracy po porodzie. Dziecko potrzebuje ciepła matki. No i pytanie, które ma wszcząć dyskusję emocjonalną. Rozumiecie ich oburzenie, czyli tych ludzi, którzy zakładają, że Nowakowska do pracy wróciła zbyt wcześnie. Czyli oficjalnie deklarujemy, że walczymy z hejtem, ale realnie to jednak oliwa do ognia jest dolewana. Jak reagować? Najlepiej wcale, jeśli nie są to sprawy dotyczące bezpośrednio
dobra osób, które sobie same z hejtem nie poradzą, czyli dzieci i nastolatków. Nie sprawdza się próba jakiegokolwiek podjęcia dyskusji z hejterami, tak jak z terrorystami. Nie dyskutuje się, bo jest to strata czasu i energii. Musimy uważać, kiedy chcemy odpowiedzieć, tak jak naszym zdaniem ktoś na to zasłużył, żebyśmy sami nie przeszli na drugą stronę mocy, tak? Żebyśmy rozmawiając z hejterami nie zaczęli się sami zachowywać jak hejterzy. Jednak jeśli uznają Państwo, że musicie zareagować, że po prostu nie przeżyjecie, jeśli nie zareagujecie na hejt, no to pozwólmy sobie, tak jak w sporcie, tak? Zastosujmy zasadę trzech rund, czyli jeden komentarz, czekamy na odpowiedź, szybka riposta i kończymy. Uniwersalną ripostą, która zawsze się sprawdza, jakim byśmy nie byli obrzuceni z takie wyzwisk, jest zwykłe OK. Nie ma z tym dyskusji, zamyka i jednocześnie pozwala nam na zachowanie też zasad savoir-vivre. Dobrze jest hejty, o ile stać nas na to emocjonalnie zlekceważyć, albo potraktować ironicznie, tak jak tutaj. Hejt na chłopaka, którego imię zaczyna się na literę G, a kończy na L, bo bawi się uczuciami dziewczyn, a potem je rzuca i szuka innej naiwnej. I odpowiedź: Gargamel, nie wstyd ci. Inny przykład ironicznej reakcji. Jedna z influencerek poprosiła swoich obserwatorów o to, żeby wskazali, jakie elementy jej wyglądu należy zmienić. No, jak Państwo widzą, tak wygląda po prawej na obrazku, kiedy zwizualizowała, jakby wyglądała, gdyby dostosowała się do wszystkich sugestii, które w komentarzach zostały zgłoszone. Tu przykład z kolei kreatywnego wykorzystania, kiedy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, również za pomocą Politechniki Wrocławskiej, przeanalizowała komentarze na swój temat. Te hejterskie są zaznaczone na czerwono. Został namalowany mechanicznie obraz, pocięty na kawałki. Kawałki zostały sprzedane właśnie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Możemy też w ramach reakcji ujawnić swojego hejtera i wyciągnąć konsekwencje prawne, jeśli to jest sprawa naprawdę poważna. Czyli przede wszystkim warto by było skontaktować się z administracją strony. Również możemy skontaktować się z policją, ponieważ i prawo karne, i prawo cywilne przez wiele lat nie było to uwzględnione, ale obecnie są rozwiązania, które pozwalają na reakcje prawne w przypadku hejtu. I są tutaj w internecie, działa kilka bardzo dobrych serwisów, których dane Państwo mają tutaj na slajdzie, czyli Zgłoś Nienawiść i Hate Stop. Można wysłać na nich na przykład zrzut ekranu albo adres strony, do której zostały zamieszczone komunikaty hejterskie. To są strony, które oferują również pomoc prawną, więc bardzo pożyteczne, godne polecenia serwisy. I co możemy zrobić jeszcze? Nie być hejterami, tak? Warto, kiedy komunikujemy się w internecie, pamiętać o tym, że no może nas przeczytać nie tylko ten, do kogo piszemy bezpośrednio, ale może nasze wypowiedzi również prześledzić nasza rodzina, nie wiem, przyszły albo aktualny szef. Więc zamieszczając cokolwiek w internecie, musimy się liczyć z tym, że może to przeczytać każdy. Dobrze by było też pamiętać o tym, że internet jest tak zwanym zimnym medium. Czyli przez to, że nie mamy bezpośredniego z kimś kontaktu, nie widzimy jego miny, nie słyszymy zwykle tonu jego głosu, to zakładamy, że częściej złe intencje w przypadku czegoś, co jest neutralne albo pozytywne. Więc pamiętajmy o tym, że internet też jest takim filtrem, który sprawia, że odbieramy słowa ostrzej zwykle niż ich autor miał to na myśli. I zawsze, a to zawsze warto zachowywać się uprzejmie. I chciałabym tutaj podzielić się na koniec z Państwem takim równaniem, że słowa to są czyny i nie chodzi mi tutaj tylko o jakieś wielkie czyny, bo kiedy spojrzymy na nasze życie, no to wydarzeń takich ekstremalnych zwykle mamy kilka albo kilkanaście, a najistotniejsza jest codzienność i zwyczajność. Więc zamiast wielkiego czynu słownego, pamiętajmy o tym, żeby zwracać uwagę na to, co mówimy, pamiętać, jak to może być odebrane przez kogoś innego, bo setki dobrych zdań
będą miały na pewno większą moc niż te złe, więc chciałabym, żebyście Państwo pamiętali o tym, że też takimi władcami słów jesteście i jak z każdą władzą należy obchodzić się odpowiedzialnie. Także bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję jeszcze raz w imieniu Biblioteki w Gołdapi za to, że Państwo wysłuchali tego wykładu, a samej bibliotece dziękuję za organizację i zaproszenie mnie. Było mi miło z Państwem się spotkać. Żałuję, że online, ale może kiedyś uda się rzeczywiście. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia.